Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Emil, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Need for Speed World. Dlaczego i na wesoło? Ponieważ tamta seria już się skończyła i teraz zacznę parę nowych, innych serii, w których w każdym innym odcinku będzie inna seria. Oczywiście będą następne odcinki, seria będzie rosnąć, a kiedy się skończy, to teraz nie potrafię powiedzieć, ponieważ nie wiem, jaką będę miał wenę i co z tego będzie. Mogę wam powiedzieć dzisiaj tyle, że to pierwszy odcinek z serii, które nadejdą. To będzie dzisiaj odcinek o dragach, na który serdecznie zapraszam. Jak już zauważyliście, przepraszam bardzo, krąży tutaj Tetsuo Gaming, który jest dzisiaj ze mną i z którym będę się ścigał na poszczególnych dragach. A więc zapraszam jeszcze raz do obejrzenia i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Więc na początek może zmienię auto na takie, które jest do dragów przygotowane. Wcześniej już przygotowałem je. Okej, jest. Nie śmiejcie się proszę, bo dragi nie są moją mocną stroną i jak to wyjdzie, to nie potrafię powiedzieć. O, ja co zrobiłem? Nie, ja kliknąłem dołącz. Okej, dobra, nie wiem co to było. Zaczynamy o dragach i mam nadzieję, że nie ośmieszę się przed publicznością, że uda mi się wygrać jakiegoś dragów. Oraz to, że nie wciśnie mi się jakiś tam przycisk, który z klawiszy trwałych. O, o to mi chodzi. I nie wyniesie mnie do okna pulpitu. Prywatny mecz, tak, grupa. Okej, zaczynamy. Ojej, Marusia, damy radę. Marusia jest bardzo ładnym autem. Co on tu ma? Okej. Zaczynamy, skrzynia manualna. Oj, nie wiem, czy dobrze robię. Już się boję zresztą. Och, nie włączy mi się klawisze trwałe. Dobrze. Okej, jest dobrze. Zajęłem pierwsze miejsce, wygrałem z Marusią. Ciekawe co... Nie, z tego co ja się dowiedziałem, to dragów jest bardzo dobry drop. No ja nie wiem, czy taki dobry. Jak już zauważyliście, EA tą grę zmienia w... worek do zbierania pieniędzy po prostu, tak jak na początku, pamiętacie te czasy, w których bossy były tanie, było ich dużo i auta też oczywiście były tanie, a teraz auta coraz droższe, bossy mniej za więcej i żeby EA się mogło wzbogacić w jakiś tam swój sposób. Oczywiście kosztem innych graczy, to jest bardzo przykre i smutne, ale no cóż, jej w niektórych momentach się nie potrafi pohamować. Nie wiem, jak zgadzacie się ze mną, no to piszcie w komentarzach i tak dalej, jak się zgadzacie, może uda nam się zrobić jakąś petycję albo coś, co byśmy, większość z nas mogła jakoś wirtualnie podpisać, byśmy wysłali do EA, albo chociaż na konto needforspeedworld.pl na Facebooku i może by to wreszcie w końcu zmienili, ponieważ to się zaczyna robić co najmniej śmieszne, co z tą grą oni wyprawiają. Oczywiście coraz więcej ludzi w nią chce grać, ponieważ jest dużo promowana na różnych portalach społecznościowych i serwisach i ta gra dużo ludzi przyciąga, ponieważ jest fajna i jest między innymi zatytułowana Need for Speed. A to, z czego już większość z nas wie, to już jest ogromną przepustką, żeby coś wypuścić na rynek.
I tyle, że to się nazywa Need for Speed, to już starczy każdemu, ponieważ no... Kto z was nie lubi Need for Speeda? Nikt nie ma nic do zarzucenia tej grze, ponieważ ona jest no naprawdę bardzo fajna i dobrze skonstruowana. Nie tylko ta, bo ta też jest... Tej nie można nic dodać, nic ująć, ale też inne Need for Speedy, tak teraz... Jakiś tam Most Wanted były przynajmniej i tak dalej. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to jest na pewno Need for Speed. Z tego co słyszałem, tam to wypuściło co innego, ale podpisali tylko Need for Speed i tak dalej. Jest duża sprzeczka co do tego, ale... Znowu kliknąłem dołącz, znowu mnie teleportuje. Błędy gry są ośmieszające. Ale co tu błędach będę mówił, bo... Ich można wypominać. A gdzie są te czasy, w których błędów gry się nie widziało? I było tylko to, jaka ta gra jest fajna. Oje. Ale fajne Clio. Okej, okay. Ale naprawdę genialne Clio. Pozdrawiam gracza o niku Paweł. To miał być Paweł 44992 za wyjątkowo ładne Clio, które mi się Clio nie podoba ogólnie, ale jeśli chodzi o te, to nawet bym mógł takie mieć w grze oczywiście. Wracając do tych tematów całych, co EA. Za chwilę będzie tak, że moje filmiki będą polegały na tym, na zażaleniach do EA. Ale nie no, bez przesady, ale to co się słyszy od innych graczy, jak się jeździ po forach, tam się przeskakuje tu i tu z punktu na punkt, albo coś jeździ po grze i się pyta graczy, no to coraz mniej osób chwali tą grę. Na początku było, a boss, tytanie są, wszystko to jest dobrze, auta dobrze jeżdżą, wszystko szybko, ładnie. Teraz, żeby mieć te marne 400 na liczniku, to trzeba mieć, nie wiem, 100% ultra części, albo nie wiadomo co jeszcze, jakiekolwiek haki używać. A kiedyś prędkość 400 na godzinę była prędkością standardową, co auta na zwykłych, no dobra, na ulepszonych częściach zdobywały. I czy wy byście nie chcieli do tych czasów powrócić? Bo naprawdę chyba były fajne, moim zdaniem. Były chyba nawet lepsze niż te, co są teraz. Bo gra się zmienia. Oczywiście na gorsze. O, nie sprawdziłem, jakim autem jedzie. A, dobrze. I co? O, tablica. Okej, zostało jeszcze... Nie, chyba wszystkie dragi przejechaliśmy. Trzy, tak? Trzy. A nie, tu jeszcze jest jeden. Dobrze, do tego draga przejdziemy. I już powoli chyba będę kończył, ponieważ to co chciałem wam powiedzieć, to już powiedziałem. I... No, wytłumaczyłem wam wszystko co chciałem wytłumaczyć, względem kanału, względem serii. I no, różnie taki co następny będzie. Takich. Oczywiście chciałem jeszcze dodać, że nie zapomnijcie o kanale nie tylko moim, ale też danego, ponieważ dzięki niemu ja zacząłem robić filmiki i tak dalej, to on mi dał tą całą wenę. I nie zapomnijcie też o kanale jego, ponieważ też wypuszcza filmiki rzadko bo rzadko, ale jednak są fajne i polecam do obejrzenia wszystkie. Też bym mógł powiedzieć, no z racji tego, że to ostatni wyścig, to może powinienem zacząć chwalić tą grę w jakimś tam sensie. Graficznie jest bardzo fajnie zrobiona i nie mam jej nic do zarzucenia, ale no trochę, może nie, że fabuła, ale no coś bym mógł tutaj zmienić, może mapy jakieś dorobić, most, gdzie on idzie jakiś zrobić albo coś. Dobrze by było, nie? Dobra, gdzie... Bardzo wam dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam wszystkich, dziękuję TCUO Gaming za wystąpienie w filmiku. Chciałbym również pozdrowić tam danego Plaszka, o którym wcześniej wspomniałem i tak dalej. Odwiedzajcie kanały mój, jego i wszystkich innych, co tam o Need for Speedzie mówią. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć to,
że nie zapomnijcie zlajkować oczywiście filmiku, ponieważ tak wielu innych na dążę teraz do blogerów, to robi vlogi i tak dalej, to dawajcie łapki w górę, dawajcie łapki w górę. One są potrzebne, ponieważ jak się robi filmik, to jednak cząstka siebie do tego filmiku idzie i każdy się stara, żeby ten filmik był najlepszy. I wtedy jak się widzi, że jest dużo łapek, oczywiście w moim przypadku mam nawet 10 łapek czy ileś, to może mi dać taką satysfakcję, takie szczęście, że ja potrafię z tego zrobić jeden film w jakichś 10-20 minut, parę filmików i warto tak coś robić. Komentujcie to, co się podobało, komentujcie to, co się nie podobało. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, jeśli się nie podobało, też daj łapkę w górę, tak. Więc jeszcze raz wszystkich bardzo pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnych filmikach. Na razie, cześć.